W latach 20. ubiegłego wieku Nowy Jork był stolicą świata. Symbolem nowoczesności, elegancji i wyrafinowania. Miastem, które nigdy nie zasypia. Tu młode dziewczyny tańczyły przy dźwiękach jazzu. Z dnia na dzień rodziły się fortuny. Życie było nieustającą zabawą. Nagle bez ostrzeżenia bańka prysła. Zabawa się skończyła. Na Wall Street nastąpił krach. Finansowe trzęsienie ziemi, które zapoczątkowało wielki kryzys i udręczyło naród. Upadły tysiące firm. Miliony ludzi straciły pracę. Upokorzeni mężczyźni korzystali z zasiłku jadłodajni dla ubogich. Wyrzucone na bruk rodziny mieszkały w nędznych budach, tuż obok strzelistych symboli dobrobytu. Jak to się stało, że Ameryka, siła napędowa zachodniego świata, została rzucona na kolana? Wielki krach na Wall Street. Udział w Wielkiej Wojnie dał Ameryce status imperium. Gdy opadł bitewny kurz, była najbogatszym krajem na Ziemi. Początkowo Stany Zjednoczone nie chciały się angażować w europejski konflikt. Jako państwo neutralne czerpały ogromne zyski ze sprzedaży uzbrojenia, amunicji i żywności do Francji i Wielkiej Brytanii. Producenci broni zbijali majątki. Zwykli robotnicy dostawali wysokie premie. Biały Dom chciał, żeby alianci wygrali i zwrócili pożyczkę wojenną w wysokości 3 miliardów dolarów. Prezydent Woodrow Wilson, niechętny wojną demokrata, obstawał przy neutralności swojego kraju. Sympatyzował z aliantami, ale do udziału w wojnie mogły go przekonać jedynie argumenty moralne. Ugiął się, gdy odkrył, że Niemcy po ewentualnym zwycięstwie zamierzają oddać Meksykowi terytoria utracone niegdyś na rzecz Stanów Zjednoczonych. Wilson powiedział: Ameryka przystąpi do tej wojny, by nie było kolejnych. Latem 1917 roku amerykańscy żołnierze wyruszyli do Europy. Najokrutniejsze i najbardziej zażarte walki toczyły się we Francji. Liczba poległych szła w setki tysięcy. Wyczerpanych żołnierzy alianckich zastąpiły 2 miliony wypoczętych i dobrze uzbrojonych Amerykanów. Dopływ świeżej jankeskiej krwi miał przesądzić o losach tej wojny. Po raz pierwszy od 4 lat wojska niemieckie były w odwrocie. Over, 11 listopada 1918 roku zawarto rozejm kończący Wielką Wojnę. Prezydenta Wilsona witano we Francji jak anioła zemsty. Zaangażowanie Ameryki pozwoliło wygrać wojnę i ocalić życie wielu ludzi. Jednak program pokojowy przedstawiony przez Wilsona na konferencji w Paryżu nie został dobrze przyjęty. Prezydent pragnął dla Europy powszechnego rozbrojenia. Tymczasem alianci chcieli pognębić zwyciężonych. Po powrocie do ojczyzny Wilson odkrył, że wielu jego rodaków, zwłaszcza sympatyków partii republikańskiej,
jest przeciwnych dalszemu zaangażowaniu Ameryki w sprawy europejskie. Kongres odmówił ratyfikowania traktatu wersalskiego, a porażka demokratów w wyborach prezydenckich w 1920 roku zakończyła starania Wilsona o pokój na świecie. Nowa dekada zaczęła się od szlachetnego eksperymentu – prohibicji. W całym kraju zakazano produkcji i sprzedaży alkoholu. Jednak jego kupowanie i picie było legalne. Tysiące litrów trunku spłynęły do ścieku. Po raz pierwszy w dziejach obywatele zachodniego państwa poparli ograniczenie swobód. Wyegzekwowanie tego prawa okazało się jednak niemożliwe. Warren Harding, nowy republikański prezydent, podobnie jak większość Amerykanów, popierał prohibicję na forum publicznym, ale prywatnie lubił się napić. Jego polityka, zwłaszcza obniżenie podatków, odzwierciedlało ówczesne poglądy i stan ducha amerykańskiego społeczeństwa. Był prezydentem popularnym, ale często wykazywał się brakiem kompetencji, nie tylko podczas gry w golfa. W ostatnich miesiącach prezydentury Hardinga pojawiły się plotki o korupcji wśród jego najbliższych współpracowników. Zmarł w sierpniu 23 roku przed upływem kadencji. Calvin Coolidge, który objął po nim urząd, słynął z uczciwości i solidności. Był zagorzałym republikaninem, przeciwnikiem jakichkolwiek form regulacji rynku. Popierał wolny handel i wolną przedsiębiorczość. Był także bogobojnym prezbiterianinem. Wierzył, że Bóg jest kapitalistą i że praca w fabryce to forma modlitwy. Pewien dziennikarz nazwał go purytaninem w Babilonie. Gdy Coolidge zasiadł w Białym Domu, udowodnił, że jest rzetelnym i sprawnym administratorem. Za jego prezydenturę Ameryka przeżywała okres największego rozkwitu. Oto dlaczego chciałbym ograniczyć wydatki publiczne. Chcę, by Amerykanie mniej pracowali dla rządu, a więcej dla siebie. By mogli się cieszyć owocami swojej pracy. Na tym właśnie polega wolność. W epoce nieokrzesanego indywidualizmu Coolidge chciał być nie tylko purytaninem, ale też bohaterem. Jego żona sięgnęła po kamerę filmową, żeby pokazać go jako kowboja. W połowie lat 20. Dziki Zachód włączono w proces przebudowy kraju. Rozległe ziemie, bogate w surowce naturalne, były bezlitośnie plądrowane. W miastach rozwijał się handel. Imigranci byli tanią siłą roboczą w najbogatszym kraju na świecie. Kwota pożyczki udzielonej aliantom wyniosła razem z odsetkami 12 miliardów dolarów. Niemal cała Europa Zachodnia miała długi u Amerykanów. Ameryka stała się przemysłową potęgą, a potentatem wśród przedsiębiorców był inżynier Henry Ford, który budował silniki od lat 90. XIX wieku. Marzyło mu się, żeby każda amerykańska rodzina miała samochód. Stało się to możliwe dzięki wynalezionej przez niego taśmie produkcyjnej, na której armia robotników składała część po części identyczne auta. Im więcej egzemplarzy, tym niższa cena. Zanim w 1913 roku Ford wprowadził swój system produkcyjny, złożenie jednego auta trwało 12,5 godziny. Pod koniec lat 20. nowy samochód opuszczał jego fabrykę co 24 sekundy.
Henry Ford zmotoryzował Amerykę. Model T, zwany pieszczotliwie blaszaną Lizzie, odmienił życie Amerykanów i oblicze kraju. Był solidny, elegancki i łatwy w prowadzeniu. Kosztował niecałe $300. Większość rodzin mogła sobie na niego pozwolić, zwłaszcza jeśli skorzystały z możliwości zakupu na raty. Do 24 roku sprzedano 10 milionów egzemplarzy modelu T. Przemysł samochodowy wywarł ogromny wpływ na amerykańską gospodarkę. Dał impuls do budowy dróg. W ciągu jednej dekady powstała sieć autostrad obejmująca cały kraj. W tysiącach miasteczek powstawały stacje benzynowe. Zapotrzebowanie na paliwo było ogromne, więc zyski nafciarzy rosły. Samochody pochłaniały 96% ogółem zużywanej ropy, 80% kauczuku i 20% stali. W 28 roku tylko co dziesiąta rodzina nie miała auta. Produkcja masowa była szybsza i tańsza. Henry Ford nazwał ją kołem zamachowym biznesu. Nawet wytwórcy odzieży zastąpili ubrania szyte na miarę gotową konfekcją we wszystkich rozmiarach i na każdą kieszeń. Pensje robotników rosły, podatki malały. Amerykańskie rodziny mogły więc sobie pozwolić na większe zakupy. Dzięki pralkom, lodówkom i odkurzaczom gospodynie domowe i pracujące dziewczyny miały więcej czasu dla siebie. I'm in the mood for food. I'm in the mood for food. Radio, stworzone do komunikowania się na odległość, zagościło w niemal każdym domu. Choć na model za $300 stać było niewiele rodzin. W samym tylko 1925 roku sprzedano 11 milionów odbiorników. Radio zauroczyło Amerykanów serwisami informacyjnymi, słuchowiskami i muzyką. Przenośny gramofon dał ludziom poczucie swobody, zwłaszcza pokoleniu młodych, zadbanych, wyzwolonych kobiet. Nazywane były chłopczycami. Nadały ton całej dekadzie. Przemysł reklamowy po prostu je uwielbiał. Słuchały jazzu, muzyki, którą konserwatywni Amerykanie określali jako dekadencką. Nosiły skandalicznie krótkie sukienki i śmiałe kapelusze. Lubiły Charlestona i inne modne tańce. Uważały, że mają prawo robić, co chcą. Na przykład obciąć włosy. Ich żywiołem były szalone, całonocne przyjęcia. Komentatorzy nazwali chłopczyce straconym pokoleniem, ponieważ odrzucały tradycyjny kodeks moralny. Wiecznie zbuntowane rozkoszowały się zakazanym owocem, alkoholem. Mimo prohibicji jego konsumpcja była powszechna. 32 tysiące nielegalnych barów przynosiło wielkie, wolne od podatków dochody, a były to wyłącznie lokale eleganckie,
Liczba pokątnych knajpek sprzedających tani trunek szła w setki tysięcy. Człowiekiem, który gasił pragnienie narodu, czerpiąc z tego największe zyski, był Al Capone, pierwszy gangster Chicago. W swoich barach sprzedawał alkohol przemycany z Kuby i Kanady. Od czasu do czasu Straż Wybrzeża przechwytywała nielegalny ładunek. Ale takie sfilmowane akcje służyły jedynie celom propagandowym. Prohibicja była nieporozumieniem, choć nikt nie chciał tego przyznać. Zwłaszcza pobożni mieszkańcy środkowego zachodu, których ulubieniec, żarliwy kaznodzieja Billy Sunday, nie cierpiał alkoholu, a kochał pieniądze. Według naszej miary srebra i złota majątek Abrahama był wart $1 miliard. Dawida 3 miliardy, Salomona 5. Salomon mógłby zatrudnić Andrew Carnegie'ego jako lokaja, J.P. Morgana do koszenia trawników, a Johna D. do pucowania butów. Ameryka musi powrócić do swoich religijnych korzeni. Chcę, byście razem ze mną złożyli obietnicę, że nie spoczniecie, dopóki ten nienawidzący Boga, przesiąknięty alkoholem, bluźnierczy, wiarołomny, grzeszny świat nie przykuje się do krzyża Chrystusa złotymi łańcuchami miłości. Na południu Ameryki próżno było szukać złotych łańcuchów miłości. Tu nie dotarła fala prosperity, która odmieniła oblicze północnych Stanów. Ceny zbóż spadły. Farmerzy bali się, że stracą cały dobytek. Potrzebowali kozła ofiarnego, więc zwrócili się przeciwko Żydom, cudzoziemcom i czarnym. W czasie, gdy świat podziwiał Amerykę za swobodę obywatelską i przygarnięcie głodujących Europejczyków, przez Waszyngton przemaszerowała złowieszcza armia białych rasistów, znana jako Ku Klux Klan. Głosów sprzeciwu nie było. W owym czasie organizacja ta liczyła 5 milionów członków. By uniknąć samosądów, czarni masowo wyjeżdżali na północ. Wielu z nich osiedliło się na nowojorskim przedmieściu o nazwie Harlem. W tej modnej afroamerykańskiej dzielnicy szybko zadomowił się jazz, stworzony w Nowym Orleanie. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem fits, putting on the ritz. That's where each and every Lulu Bell goes. Every Thursday evening with her swell bows, rubbing elbows, come with me and we'll attend their jubilee and see them spend their last 2 bits, putting on the ritz. Najbardziej elektryzująca muzyka tamtych czasów trafiała do amerykańskich domów za pośrednictwem radia. Jej dźwięki wesoło rozbrzmiewały na całym świecie. W latach 20. kulturę popularną zdominowało kino. To, co miało być błahą nowinką, stało się miliardowym biznesem. Wytwórnie same były zaskoczone magnetyczną siłą gwiazd ekranu, takich jak Mary Pickford i jej ówczesny mąż Douglas Fairbanks. Pickford została ulubienicą Ameryki w roku 1915. Producenci wiedzieli, ile jest warta, dlatego płacili jej $10,000 tygodniowo. Gaża ta w latach 20. jeszcze wzrosła. Królem kina niemego był brytyjski komik Charlie Chaplin.
który zagroził potędze hollywoodzkich potentatów samodzielnie reżyserując i produkując swoje filmy. Na gorączce złota zarobił 2 miliony dolarów. Latynoski kochanek Rudolf Valentino podbił serca kobiet jako szejk. Gdy zmarł przedwcześnie w 26 roku, pochowano go z wielkimi honorami. Pora Negri włożyła na tę okoliczność odpowiednio dekadencką suknię. Gazety napisały, że ulice były pełne płaczących kobiet. Hollywood zrozumiał, że gwiazdy to przyszłość. Nawet dzieci uwielbiały filmowych bohaterów. Na balach przebierańców wszystkie chciały wyglądać jak Charlie Chaplin lub Douglas Fairbanks, choć nigdy nie słyszały ich głosów. To jednak miało się zmienić. Pierwszym, którego usłyszano z ekranu, był Al Jolson. Wielki gwiazdor wodewilu wystąpił w filmie pod tytułem Śpiewak jazz bandu. Kino dźwiękowe nie było chwilową sensacją, jak przewidywali niektórzy. Rok później filmy dźwiękowe wyświetlano już w 9000 kin. Najbardziej uwielbianym bohaterem pozaekranowym był Charles Lindbergh, który przeleciał samotnie nad Atlantykiem, podbijając tym serca rodaków. W maju 27 roku Lindbergh wyruszył z Nowego Jorku jednosilnikowym samolotem Spirit of St. Louis, po czym zniknął z oczu na 33 godziny. Miliony Amerykanów śledziły jego lot za pośrednictwem radia i prasy. Nad irlandzkim wybrzeżem zauważyli go farmerzy i świat obiegła wiadomość, że Lindbergh nadal leci. Wylądował w Paryżu na rzęsiście oświetlonym pasie startowym. Zyskał natychmiastową sławę. Jego osiągnięcie zapoczątkowało intensywny postęp techniczny w lotnictwie cywilnym. Nowojorczycy zgotowali swojemu bohaterowi owacyjne powitanie. Felder, pilotka o urodzie gwiazdy filmowej, marzyła o tym, by powtórzyć wyczyn Lindbergha. Jednak po 3000 kilometrów jej samolot wodował na Atlantyku. Awiatorki, jak je nazywano, z wdziękiem przeniknęły do męskiego świata i raz po raz rzucały mężczyznom wyzwanie. Bohaterem tamtych czasów był także żywiołowy bejsbolista Babe Ruth. Miał wydatną klatkę piersiową i patykowate nogi, ale z każdym sezonem grał coraz lepiej. W 27 roku zdobył 60 home runów, ustanawiając rekord pobity dopiero 30 lat później. Rocznie zarabiał 52 tysiące dolarów, trzy razy więcej niż rywale.
Jednak najsłynniejszym sportowcem lat 20. był pięściarz Jack Dempsey. Wystąpił w dwóch dramatycznych pojedynkach z przystojnym Jeanem Taneyem. Mówiono o nich pięknej bestia. Zainteresowanie publiczności było ogromne, wpływy z biletów także. Dempsey przegrał obie walki, ale i tak zarobił fortunę. W 1929 roku wycofał się ze sportu. Ameryka potrzebowała nowych bohaterów. Wielką popularnością cieszył się Bobby Jones, sportowiec inny niż wszyscy. Genialny golfista, który nigdy nie grał dla pieniędzy. Do końca kariery odmawiał przejścia na zawodostwo i nie zabiegał o sławę. Sprawiał wrażenie, jakby zależało mu nie na zwycięstwie, ale na samej przyjemności grania. Po obu stronach Atlantyku słynął z perfekcyjnego uderzenia. Jako pierwszy golfista zdobył wielkiego szlema, wygrywając w jednym roku cztery najważniejsze turnieje. Został zapamiętany jako wcielony dżentelmen. Henry Ford, bezkompromisowy pionier przemysłu samochodowego, nie miał czasu na dżentelmenerię. U boku wyrośli mu potężni rywale General Motors i Chrysler. Model T, sprzedany w 15 milionach egzemplarzy, zaczął być postrzegany jako auto przestarzałe i nieciekawe. Wkrótce jednak na ulicę wyjechał nowy samochód. Ford zaszachował konkurencję, wypuszczając na rynek model A, upiększoną wersję blaszanej Lizji. Aby to osiągnąć, postąpił jak tyran. Przez dwa miesiące trzymał 60 tysięcy pracowników na bezpłatnym urlopie, budując w tym czasie nową fabrykę. Why, everybody, everywhere is falling for her now. I'm talking about the new Ford, and boy, she is a wow. Lay off, people, lay off, folks. None of your sarcastic jokes, 'cause Henry's made a lady out of Lizzie. She once had rattles in her wheel, but now she's full of sex appeal, 'cause Henry's made a lady out of Lizzie. Nowe auto okazało się wielkim handlowym sukcesem. Biorąc tanie kredyty, Amerykanie mogli zastąpić model T modelem A. W owym czasie niemal wszystkie samochody kupowano na kredyt, niemal wszyscy byli zadłużeni. Banki udzielały pożyczek bez zbędnych pytań. Jedynym, co pod koniec lat 20. podniecało Amerykanów bardziej niż samochody, była gra na giełdzie. Ceny akcji nieustannie rosły, dlatego wiele osób ogarnęła inwestycyjna gorączka. Urzędnicy, sekretarki, gospodynie domowe, górnicy i chłopcy na posyłki mogli wziąć tani kredyt i po raz pierwszy zainwestować w udziały. Mogli je też kupić za pieniądze pożyczone od biura maklerskiego. W 1927 roku sprzedano łącznie 577 milionów akcji. W 1928 roku Calvin Coolidge zrezygnował z ubiegania się o kolejną kadencję. Osiągnął niewiele, ale zachował popularność, bo za jego prezydentury większości Amerykanów żyło się lepiej niż kiedykolwiek przedtem. W ich oczach był bardzo dobrym prezydentem. Ale choć gospodarka nadal kwitła, zaczęły się pojawiać pierwsze zwiastuny kryzysu. Zbyt duża dostępność kredytów i odstąpienie rządu od nadzorowania rozszalałej giełdy były zapowiedzią katastrofy, mimo że wiele europejskich krajów nadal spłacało Ameryce długi wojenne. Tymczasem w Białym Domu zasiadł kolejny republikanin, Herbert Hoover. Wcześniej był sekretarzem handlu i wielu rodaków uważało, że to jemu zawdzięczają dobrobyt. On zaś obiecywał, że za jego prezydentury boom gospodarczy się pogłębi. Podczas kampanii wyborczej mówił, że ubogi dom stanie się wspomnieniem,
i że Ameryka jest bliżej ostatecznego zwycięstwa nad biedą niż jakikolwiek kraj w dziejach. Hoover ucieleśniał amerykański sen. W wieku 40 lat był multimilionerem. Umiał zarabiać pieniądze. Własny sukces kazał mu wierzyć, że każdy sam odpowiada za swój dobrobyt, a rząd nie powinien ingerować w życie obywateli. Rozpoczynając urzędowanie, obiecał, że zrobi porządek z nielegalnymi barami prowadzonymi przez gangsterów. Chciał dopaść m.in. Al Capone, którego majątek w 1927 roku szacowano na 30 milionów dolarów. Capone stał się swego rodzaju celebrytą. Podczas meczu baseballu wiwatowano na jego cześć. Słynny gangster posuwał się jednak do coraz okrutniejszych aktów przemocy. W walentynki 1929 roku jego ludzie zastrzelili 7 członków konkurencyjnego gangu. To zdjęcie zrobione na miejscu zbrodni mówi samo za siebie. Zabójstwa dokonywane z zimną krwią ostatecznie zniszczyły reputację Al Capone. W 1931 roku stanął przed sądem za uchylanie się od płacenia podatków. Został skazany i na wiele lat trafił do więzienia Alcatraz. Pod koniec tej dekady egocentryzmu niemal wszyscy zabiegali o gwiazdorski rozgłos. Ładne dziewczyny próbowały szczęścia w konkursach piękności. Był to czas błahych ciekawostek i wspaniałych osiągnięć, takich jak drapacze chmur na Manhattanie. Na wysokości ponad 300 metrów nieustraszeni budowlańcy wznosili ostatnie piętra budynku Chryslera, cudu konstrukcyjnego tamtej epoki. Przez krótki czas była to najwyższa budowla na świecie. Stała się symbolem szalonych lat 20. Tymczasem na Wall Street wciąż trwało ożywienie. Spekulanci z wielkim zapałem kupowali akcje i obligacje, jakby mieli absolutną pewność, że nic złego nie może się zdarzyć. W czwartek 24 października 1929 roku bańka spekulacyjna pękła. Zaczęto w popłochu wyprzedawać akcje. Im więcej inwestorów chciało się ich pozbyć, tym bardziej traciły na wartości. Pod koniec dnia giełda zanotowała 4 miliardy straty. Przez weekend sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu. Do ludzi z trudem docierała okrutna prawda. Wielu maklerów, którzy pożyczali klientom pieniądze na zakup akcji, musiało wcześniej pozaciągać kredyty. Teraz, by je spłacić, żądali od klientów zwrotu długów. Klienci mogli zrobić tylko jedno – sprzedać udziały za każdą cenę. Spanikowani maklerzy i inwestorzy w ciągu jednego dnia pozbyli się ponad 16 milionów akcji, których wartość spadła o 14 miliardów dolarów. Amerykanie byli wściekli na spekulantów, którzy bezmyślnie ryzykowali ich pieniądze. Oszczędności całego życia utracili zarówno zwykli zjadacze chleba, jak i zamożni celebryci. Jack Dempsey, emerytowany mistrz wagi ciężkiej, stracił 3 miliony. Większość tego, co zarobił podczas sportowej kariery. Ludzie pospiesznie wycofywali pieniądze z banków. Banki z kolei, mając ograniczone rezerwy gotówkowe i nie mogąc wyegzekwować spłaty pożyczek od maklerów, były zmuszone zamknąć drzwi przed klientami i ogłosić upadłość. U progu kryzysu tysiące osób pozostały bez środków do życia. By przetrwać, firmy potrzebowały kredytów bankowych.
ponieważ nie mogły ich uzyskać, zwalniały pracowników i kończyły działalność. Bezrobotni ojcowie rodzin mieli poczucie, że zawiedli swoich najbliższych. They used to tell me I was building a dream with peace and glory ahead. Why should I be standing in line, just waiting for bread? Once I built a tower up to the sun, brick and rivet and lime. Once I built a tower, now it's done. Brother, can you spare a dime? Krach na Wall Street dał się też odczuć za granicą. Amerykańskie banki, które wcześniej pożyczyły Europie pieniądze na powojenną odbudowę, teraz żądały zwrotu pożyczek. Doprowadziły tym do recesji w europejskiej gospodarce i siłą rzeczy straciły szansę na odzyskanie pieniędzy. O słowa otuchy dla załamanych rodaków prezydent Hoover poprosił najbogatszego człowieka Ameryki, potentata naftowego Johna Rockefellera. Wiem, że wielu z was odczuwa zniechęcenie. W ciągu 93 lat życia widziałem wiele kryzysów. Po każdym przychodził okres prosperity i teraz też tak będzie. Hoover uparcie twierdził, że problemy gospodarcze są przejściowe. Delegację przedsiębiorców powitał słowami: panowie, przyszliście 2 miesiące za późno, kryzys już minął. By zdobyć większe zaufanie rodaków, prezydent wystąpił w kronice filmowej z wybitnym ekonomistą profesorem Babettem. Obaj wypadli nieprzekonująco. Mamy wielkie szczęście, że właśnie teraz u steru rządów w naszym kraju stoi prezydent Herbert Hoover. Tymczasem kryzys narastał. Wielu ludzi znienawidziło Hoovera. Obarczali go winą za złą sytuację gospodarczą. Twierdził, że nikt przecież nie głoduje, a kloszardzi jedzą lepiej niż kiedykolwiek. Takimi wypowiedziami zraził do siebie obywateli. Uważali, że jest okrutny i bezduszny, bo próbował ratować upadające firmy, a ludzi pozostawił samym sobie. Zupę rozdawaną w jadłodajniach dla ubogich nazywano daniem Hoovera. A na skupiska prowizorycznych but mieszkalnych mówiono Hooverville. Zdesperowani młodzi ludzie startowali w maratonach tanecznych, licząc na zwycięstwo i nagrodę pieniężną. Większość przystępowała do konkursu tylko po to, żeby za darmo się najeść. Najbogatszy kraj na świecie nie potrafił nakarmić swoich obywateli. Rodziny, którym powodziło się lepiej, pomagały tym biedniejszym. Panie domu kupowały jeden chleb dla siebie, a drugi dla potrzebujących. Potem ochotnicy dostarczali jedzenie. Była to całkowicie spontaniczna inicjatywa, pozbawiona wsparcia rządu. Prezydent cały czas uważał, że pomoc nie jest potrzebna, bo kryzys lada chwila się skończy. Jego zdanie podzielał czołowy analityk Roger Babson. Wszystko wskazuje na to, że najgorsze już minęło. 1931 będzie rokiem największego od wielu lat wzrostu gospodarczego. Babson bardzo się mylił. Pogoda była złowieszczym znakiem nadchodzących niedoli. Przejść przez żyto znaczyło tyle, co przetrwać ciężkie czasy. Im gorzej się działo, tym ckliwsze były kroniki filmowe. Próbowano w ten sposób dodać ludziom otuchy.
Śliczne dziewczyny wspinały się na platformy wiertnicze, które uczyniły z Ameryki bogaty kraj. Kultura popularna pomogła Amerykanom przetrwać kryzys. Najbardziej lubianą formą rozrywki było kino. Większość ludzi oglądała przynajmniej jeden film tygodniowo. Co tydzień w kinach zasiadało nawet 100 milionów widzów, aby przenieść się w ekranowy świat wolny od trosk i problemów. Kroniki filmowe przypominały Amerykanom, że mimo niepewnej przyszłości nadal odnoszą wspaniałe sukcesy. Są twórczy i pomysłowi. Wznieśli Empire State Building, najwyższy budynek na świecie, i wciąż budują wielkie liniowce oceaniczne. 75 miles from the Statue of Liberty. Z powodu prohibicji nie wolno było chrzcić statku szampanem. Dlatego użyto wody z 7 mórz. Pierwsza dama za chwilę rozbije butelkę o dziób statku President Hoover. Butelka zawisła na szarfie w barwach amerykańskiej flagi. Kiedy wodowano jednostkę nazwaną na cześć prezydenta, jego notowania w społeczeństwie były żałośnie niskie. Kiepską reputację mieli też wybitni ekonomiści, których zawiły sposób mówienia sparodiował komik Robert Benchley. Kryzys już za nami. Lada moment nastaną lepsze czasy dla biznesu. Kiedy mówię lada moment, mam na myśli lada moment. Spójrzcie na ten wykres. Jeśli spojrzycie, lepiej zrozumiecie, o co mi chodzi. Nasz bilans handlowy wynosił 3,9,6,4, co oczywiście doprowadziło do spekulacji i niedoborów. W takiej sytuacji ludzie zapominali, ile jest 2 razy 2. Najczęściej myśleli, że 5. Statystyki mówią same za siebie. Od czwartego kwartału 29 roku do połowy roku 32 zbankrutowało lub zlikwidowało się 9 tysięcy banków. Upadło 100 tysięcy firm. Dochód narodowy spadł o połowę, z 80 do 40 miliardów dolarów. Bezrobocie wzrosło z 3 do 25%. Co czwarta osoba była bez pracy. W miastach dochodziło do aktów przemocy. Bezrobotni zarzucali władzom, że przeznaczają zbyt małe środki na pomoc społeczną. Odmawiali płacenia czynszów i urządzali marsze głodowe. Najgłośniejszy protest zorganizowali weterani wojenni. Latem 32 roku w liczbie 15 tysięcy pojechali do Waszyngtonu, aby żądać natychmiastowej wypłaty świadczeń, pierwotnie zaplanowanych na 45 rok. Pewien weteran gorzko stwierdził: z bohaterów staliśmy się żebrakami. Po miesiącu protestów prezydent Hoover wysłał przeciwko weteranom i ich rodzinom oddziały wojskowe dowodzone przez generała MacArthura. W wyniku starć przeszło 100 demonstrantów zostało rannych. Kronika filmowa pokazała amerykańskich żołnierzy strzelających do swoich rodaków. Weterani wdarli się później na schody Kapitolu, wołając: pokażmy im, że jesteśmy Amerykanami. Hoover całkowicie stracił zaufanie i sympatię społeczeństwa. Pod koniec 32 roku wybory prezydenckie wygrał Franklin Delano Roosevelt. 13-letnie rządy republikanów dobiegły końca. 4 marca 33 roku Roosevelt został zaprzysiężony na prezydenta. Roosevelt przekonywał naród, że kryzys można pokonać. Wypowiedział pamiętne słowa: głęboko wierzę,
że jedyne, czego musimy się lękać, to strach. Należy wprowadzić ścisłą kontrolę operacji bankowych, kredytów i inwestycji. Trzeba ukrócić spekulacje powierzonymi pieniędzmi. Nowy prezydent szybko przystąpił do działania. Na 4 dni zamknął wszystkie banki. Pozwolono wznowić działalność tylko tym, które miały nienaganne księgi rachunkowe i dużo gotówki. Let me make it clear that the banks will take care of all needs. 12 marca podczas słynnej audycji przy kominku Roosevelt zapewnił rodaków, że banki są już bezpieczne i można spokojnie trzymać w nich oszczędności. W ciągu następnych kilku dni Amerykanie wpłacili na konta i lokaty więcej pieniędzy niż wcześniej wycofali. Kryzys bankowy minął. W grudniu 1933 roku prezydent zniósł prohibicję we wszystkich Stanach. Szlachetny eksperyment zdecydowanie się nie powiódł. Zrodził korupcję i przestępczość na dużą skalę. Połowa obywateli notorycznie łamała prawo. Program pomocowy prowadzony przez administrację Roosevelta był częścią długofalowej strategii mającej na celu złagodzenie skutków kryzysu i stworzenie nowych miejsc pracy. Z woli Białego Domu rzecznikiem zmiany został hollywoodzki komik Jimmy Durante. If the old name of Roosevelt makes the old heart throb, you take this message straight from the president and give a man a job. Now listen to me, everybody. Step out in front. Get back at a president and give a man a job. You know he bore the brunt. You know that. I know it. So step out and give a man a job. You know who's in back of this in the NRA? No? Well, I'll tell you. And when I do, it'll give your heart a throb. You take this message straight from the president and get a man a job. Opowiedziałem wam o naszym wspólnym planie powolnej, lecz pewnej odbudowy kraju. Dwie rzeczy podkreśliłem szczególnie mocno. Że nie obiecuję cudów i że dam z siebie wszystko. Dziękuję wam za zaufanie. Nasze problemy nie skończą się jutro, ale pracujemy nad ich rozwiązaniem. Zmierzamy w dobrym kierunku. Franklin Roosevelt nie od razu znalazł odpowiedź na wielki kryzys, ale dał przygnębionym rodakom nadzieję i poczucie stabilizacji. Ci, którzy przetrwali wielki kryzys, do końca życia z nostalgią wspominali barwną, roztańczoną, beztroską dekadę, która go poprzedziła. Szalone lata 20. Wersja polska na zlecenie Telewizji Planet, Start International Polska. Tekst Aleksandra Gabin. Czytał Daniel Załuski.